Chciałbym dzisiaj zadać nieco prowokacyjnie sformułowane pytanie. O co chodzi z Kościołem? Będę z wami szczery od początku. Kościół ma sens, jest miłym, normalnym miejscem dla ludzi, którzy się w nim wychowali i przyzwyczaili się do niego uczęszczać. Nawet niektórzy z tych, co w młodości nie uczęszczali do kościoła, potrafią się dostosować, zaakceptować formułę i funkcjonowanie kościoła. Jednak dla wielu ludzi sama koncepcja i pojęcie kościoła są niezrozumiałe, nieprzystające do ich życia i tego, jak postrzegają rzeczywistość. Zastanawiam się, ilu z was doświadczyło tego, że ktoś, kogo znacie, albo wy sami mówiliście, nie wierzę w zorganizowaną religię. Słyszeliście coś takiego? Z drugiej strony, czy to znaczy, że ktoś wierzy w niezorganizowaną religię? Jeśli zależy wam na nawiązaniu łączności, a nie na kłótni, nie zadawajcie takiego pytania. Kiedy ludzie mówią, że nie wierzą w zorganizowaną religię, zazwyczaj mają na myśli coś, co powinniśmy przyjąć do wiadomości, mianowicie, że sposób funkcjonowania Kościoła jest oderwany od realiów życia. Nie jest tak zintegrowany z życiem ludzi, jak powinien. Powiem wprost, odkryjemy dzisiaj, że Kościół ma pewien poważny problem, który pociąga za sobą szereg innych problemów. Problem polega na tym, że Kościół jest w ogromnym stopniu zinfiltrowany przez tradycję. Dotyczy to wszystkich kościołów. Jeśli zastanawiasz się, czy mam na myśli także twój kościół, odpowiedź brzmi tak. Otóż w poszczególnych kościołach, baptystycznym, katolickim, prawosławnym, adwentystycznym czy jakimkolwiek innym, ludzie mają trudność z rozróżnieniem między biblijnym kontekstem kościoła a ustaloną praktyką. Dostrzegacie różnicę? Niektórzy twierdzą, tak to robimy, zawsze tak to robiliśmy. Mamy tu organy, witraże, ławki, dzwonnice i tak ma działać Kościół. Jeśli dobrze się z tym czujecie, to w porządku, ale niczego takiego nie znajdziecie w Biblii. Nie ma tam nic o organach, rzędach ławek, dzwonnicach, garniturach i krawatach, ani nawet kazalnicach. Nawet pojęcie kościoła jako budynku jest dość nowe w porównaniu z Pismem Świętym. Problem w tym, że dla wielu ludzi spoza kościoła, a nawet niektórych w kościele, sama idea kościoła, jedność, społeczność i łączność są czymś cennym i ważnym, ale jest w Kościele coś, co nie do końca im odpowiada. Dobra nowina jest taka, że możemy mieć indywidualne czy kulturowe podejście do sposobu funkcjonowania Kościoła i nie ma w tym nic złego. Ale musimy nakreślić wyraźną linię rozgraniczającą między biblijnym tekstem i danymi dotyczącymi tego, czym jest Kościół, a naszym sposobem działania Kościoła w Ameryce, na Jamajce, na Zachodzie, na Wschodzie, wśród białych, wśród Indian, wśród czarnych itd. Ludzie są różni. Zauważyliście to? Wyglądają inaczej, mówią inaczej, jedzą inaczej, żyją inaczej. Nic dziwnego, że kiedy zbiorą się różni ludzie, będą chcieli inaczej praktykować działanie Kościoła. Póki Kościół nie wykracza poza to, co mówi Pismo Święte, wszystko jest w porządku. Jednak niektórzy ludzie zawsze będą się czuli nieco obco w Kościele, jakby nie przystawali do niego i nie mieli potrzeby przynależności. Osobiście coraz bardziej jestem przekonany, że ludzie powinni być związani z przesłaniem Kościoła, treścią Kościoła i ludźmi Kościoła. Niekoniecznie z utartymi praktykami, uważanymi za jedynie słuszne. Z tą myślą wróćmy do pytania, o co chodzi z Kościołem? Czym tak naprawdę jest Kościół i po co istnieje? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzymy się dobrym i złym stronom Kościoła, temu, co robimy dobrze i temu, co robimy niezbyt dobrze.
Autorem jednego z moich ulubionych cytatów dotyczących Kościoła jest Gandhi, który powiedział: lubię waszego Chrystusa, nie lubię waszych chrześcijan, są tak bardzo niepodobni do waszego Chrystusa. Jest to uzasadnione zażalenie. Będę z wami szczery. Osobiście czuję się zdystansowany i oderwany od wielu zjawisk uważanych za chrześcijańskie. Nieraz zadaję sobie pytanie, to jest chrześcijaństwo? Czy ja nie jestem chrześcijaninem? A może to tak naprawdę nie jest chrześcijaństwo? Wiele z tego, co zwykło się uważać za chrześcijańskie, nawet przez ludzi dobrej woli, wcale do mnie nie przemawia. Niektóre z tak zwanych chrześcijańskich wartości są dalekie od moich wartości. Wolę się trzymać biblijnych wartości. Pewniejsze jest to, co mówi Pismo Święte, niż to, co jest uważane za chrześcijańskie przez grupy marketingowe, kościoły czy chrześcijańskie organizacje. Ja chcę wiedzieć, co mówi tekst Pisma Świętego. Inaczej mówiąc, najpierw chcę poznać, co mówi tekst Pisma Świętego i w co wierzę, a potem dopiero szukać kościoła, który także w to wierzy, zamiast przyłączyć się do pierwszego lepszego kościoła w nadziei, że też głosi słowo. Wolę zacząć od słowa i znaleźć Kościół, niż zacząć od Kościoła i liczyć na to, że będzie on głosił słowo. Należy podkreślić fakt, iż wiele z tego, co uważa się za chrześcijańskie, wcale takie nie jest. Naszym powołaniem jest nie tyle nazywać się chrześcijanami, ile być prawdziwymi wyznawcami Chrystusa na ziemi. Ludźmi, którzy żyją Królestwem Bożym w domu, w sąsiedztwie, szkole, w pracy. Zadam teraz pytanie, co stało się z Kościołem? Dzisiejszy wykład i trzy kolejne będą poświęcone trzem szczególnym zagadnieniom związanym z tym pytaniem. Przyjrzymy się temu, jak odrzucano sobotę. Kiedy porównacie większość współczesnych kościołów ze standardem Biblii, zauważycie poważny zgrzyt, gdyż większość kościołów praktykuje święcenie niedzieli, pierwszego dnia tygodnia. Biblia nic nie wspomina o takiej praktyce. W poprzednim wykładzie mówiliśmy o znaczeniu soboty. Dzisiaj powiemy, jak to się stało, że sobota została odrzucona przez Kościół. Czyżby Kościół zmienił zdanie w tej kwestii? Czy w ogóle miał do tego prawo? Będziemy mówić także o przyjęciu nauki o nieśmiertelności duszy, jak ten pogański pogląd przedostawał się stopniowo do Kościoła i jakie pociągał za sobą skutki. Wreszcie powiemy o wypaczeniu biblijnej nauki o piekle. Jedną z najsmutniejszych cech współczesnego chrześcijaństwa jest to, że większość chrześcijan wierzy w wieczne męki piekielne, wskutek czego przedstawiają obraz Boga rażąco niezgodny z tym, czego się tu uczymy, mianowicie z prawdą, iż Bóg jest miłością. Omówimy to w drugim z dwóch kolejnych wykładów. Na początek powiemy, co się stało z Kościołem w ogóle. Aby to zrozumieć, poświęcimy nieco czasu proroctwom dotyczącym Kościoła. Jak wspomnieliśmy, proroctwo jest oświadczeniem Boga dotyczącym przyszłych wydarzeń. Proroctwa występują zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie i zasadniczo nie różnią się między sobą. Bóg z wyprzedzeniem mówi, co się wydarzy. Nie co może się wydarzyć, ale co się wydarzy. W 46 rozdziale Księgi Izajasza Bóg mówi w wersecie 9: tylko ja jestem Bogiem i nikt inny. A w wersecie 10 dodaje: dowiodę tego, wykażę wam, że jestem jedynym Bogiem. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Skąd wiem, że Bóg jest Bogiem? Po czym możemy poznać, że mamy do czynienia z jedynym Bogiem? Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Bóg deklaruje tu, mogę objawić przyszłość dokładnie i konsekwentnie. Dzięki temu możecie być pewni, że nie jestem zwykłą istotą, ale nadprzyrodzoną. Mam dostęp do informacji, które dla wszystkich innych są tajemnicą. Jezus mówi coś podobnego w Ewangelii Jana. Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.
Kluczowe słowa w tym wersecie to zanim i uwierzyli. Jezus mówi, powiem wam wcześniej, co ma się wydarzyć. W tym przypadku dotyczyło to jego śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania. A kiedy się stanie to, co zapowiedziałem, wtedy uwierzycie, że wszystko, co mówię, jest prawdą. Taka jest zasadnicza logika, na której opiera się koncepcja proroctwa. Proroctwo jest historią podaną z wyprzedzeniem. Jest zapowiedzią przyszłych wydarzeń. Biblijne proroctwo nie jest ludzką przepowiednią, ale Bożą deklaracją. Kilka wykładów temu, kiedy zadawaliśmy pytanie, czy Jezus naprawdę istniał, zauważyliśmy, że chrześcijańska wiara jako wiara historyczna jest uzależniona od faktów. To znaczy, że jej teologiczna treść, dane, na których się opiera, jest powiązana z historycznymi wydarzeniami. Gdyby to, co uważamy za rzeczywiste wydarzenia, okazało się jedynie mitem, podaniem, wówczas nasze dane byłyby nic nie warte. Dość ryzykowne założenie. Chrześcijaństwo kładzie głowę pod topór i mówi, Jezus istniał, nauczał tego, co jest zapisane, umarł na krzyżu, został pochowany i zmartwychwstał. Są to historyczne wydarzenia. Gdyby ktoś wykazał, że jest inaczej, to moglibyśmy wstać i iść do domu. Nie byłoby o czym mówić. Jaki sens miałoby mówienie o Chrystusie i o tych wszystkich ważnych sprawach, gdyby wydarzenia, na których się opierają, okazały się fikcją? W jeszcze jednym sensie chrześcijaństwo jest jednocześnie niesamowicie słabe, a jednocześnie niezwykle silne. Otóż ogłasza prorocze zapowiedzi, deklaracje przyszłych wydarzeń, czyli biblijne proroctwa. Biblia mówi, co ma się wydarzyć w przyszłości, a Jezus uczy, mówię wam to teraz, a kiedy się spełni, uwierzycie. A gdyby coś, co Bóg zapowiedział, nie spełniło się tak, jak zapowiedział? Nawet gdyby wszystkie warunki ku temu zostały zachowane, wówczas chrześcijaństwo okazałoby się słabe. Jednak ta potencjalna słabość jest wielką siłą, bo kiedy Boże zapowiedzi się spełniają, wówczas wiara się umacnia. To prosta prawda. To jest jeden z czynników, które początkowo przekonały mnie do chrześcijańskiej wiary. Ten piękny obraz historii podanej z wyprzedzeniem. Bóg mówi, to się wydarzy. W księdze Daniela i kilku księgach nowotestamentowych, Ewangeliach, Dziejach Apostolskich, listach do Tesaloniczan, listach Jana i Apokalipsie, ukazana jest zasadnicza trajektoria, czyli kierunek dziejów wyznaczony przez kolejne punkty. Pismo Święte wskazuje, jaka będzie trajektoria dziejów Kościoła od czasów apostolskich do końca świata. Całą tę historię możemy przedstawić w czterech słowach. Na początku Kościół został sformowany. Z czasem uległ deformacji. I to do tego stopnia, iż ludzie zaczęli protestować przeciwko temu. Rozpoczęła się reformacja Kościoła, która z czasem doprowadzi do odrodzenia Kościoła w jego apostolskiej formacji. Oto historia Kościoła w 30 sekund. Formacja, deformacja, reformacja i odrodzenie. Ciekawe jest to, że nie jest to biblijny opis tego, co się stało, ale biblijna Boża zapowiedź tego, co miało się stać. Wyobraźcie sobie samolot gotowy do startu. W dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty został wylany, Kościół wystartował do lotu. Możecie datować powstanie Kościoła od powołania pierwszych uczniów Jezusa. Ale prawdziwe narodziny Kościoła nastąpiły, gdy 3000 osób zostały ochrzczone w dniu Pięćdziesiątnicy, a ostatni werset drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich mówi, że Pan przydawał Kościołowi tych, którzy mieli być zbawieni.
Tak oto Kościół przerodził się z grupki niespełna 100 osób w wielotysięczną społeczność. Dalej w Dziejach Apostolskich czytamy, że ochrzczono kolejne 4000, potem znowu kilka tysięcy. Tak więc Kościół szybko rozwijał się liczebnie. W miarę tego wzrostu, nie tylko w pierwszym wieku, ale także kolejnych, wyobraźcie sobie go jako samolot. Wszystko wyglądało dobrze na pasie startowym, kiedy Kościół rozpędził się do lotu. W dniu Pięćdziesiątnicy poderwał się w powietrze, by pomknąć ku chwale. I rzeczywiście niemal wszystko było dobrze w pierwszym wieku i przez dużą część drugiego wieku, ale już w połowie drugiego wieku, a potem także w trzecim i czwartym, coś zaczęło się psuć. Pojawiły się wstrząsy, problemy z silnikiem, a Kościół miał problem z zachowaniem pułapu, jaki osiągnął. Powiedzmy 3-5 tysięcy metrów. Stopniowo opadał coraz niżej. 4,5, 4, 3, 2,5, 2. Padła komenda zapiąć pasy, maski tlenowe wypadły ze schowków i tak dalej. Upadek był nieuchronny. Kościół właściwie przestał być kościołem. Tak daleko odszedł od tego, do czego został powołany, że kiedy reformatorzy zaczęli wzywać do reformacji, musieli zaczynać od początku, choć sami nie zdawali sobie z tego sprawy. Luther, Calvin, Tyndale i inni wierzyli, że Kościół można przekształcić, przeformować, zmienić tu i ówdzie, ale rzeczywistość była taka, że zaczynali od początku. W ten sposób powstał zupełnie nowy Kościół, zupełnie nowy samolot. Tym samolotem był protestantyzm, który rósł w siłę i rozwijał się aż do naszych czasów. Tak więc samolot wystartował i wyleciał na 5 tysięcy metrów nad ziemią. Ale zamiast zwiększać pułap i osiągnąć wysokość przelotową, zaczął doświadczać problemów i opadać, aż w końcu grzmotnął o ziemię. Tak więc trajektoria Kościoła prowadziła w dół, i to nie od 4 czy 5 wieku, ale niemal od śmierci ostatniego z apostołów. Problemy zaczęły się dość wcześnie i teraz sobie o tym powiemy. Niesamowite jest to, że opowiadając tę historię, opowiadamy coś, co Biblia zapowiedziała ze znacznym wyprzedzeniem. Na początek szybko przejrzymy dwa proroctwa. Gdybyśmy mieli je gruntownie przestudiować, musielibyśmy każdemu z nich poświęcić osobny wykład. Przeanalizować drugi rozdział Księgi Daniela, werset po wersecie, a potem rozdział 7, 8, 9, część rozdziałów 10 i 11, potem rozdział 12, a potem przeszlibyśmy do Apokalipsy Jana. Ale dzisiaj nie mamy na to czasu. W tej serii wykładów zadajemy fundamentalne pytania. Czym jest Biblia? Czy Bóg istnieje? Dlaczego dzieci cierpią? O co chodzi z Kościołem? Jednak by odpowiedzieć na to ostatnie pytanie, musimy poświęcić kilkanaście minut na podstawowe studium dwóch najważniejszych proroctw Starego Testamentu dotyczących Kościoła. Oba są zawarte w Księdze Daniela. W drugim rozdziale Księgi Daniela czytamy, że królowi Babilonu przyśnił się wielki metalowy posąg, który miał głowę ze złota, piersi, ramiona ze srebra, brzuch i biodra z brązu, nogi z żelaza, a stopy z mieszaniny żelaza z gliną. Złoto, srebro, brąz, żelazo, żelazo z gliną. W ten sposób Bóg ukazał królowi historię świata, od jego czasów aż do końca. Zaczyna się od Babilonu, złotej głowy, potem jest Medopersja, Grecja, Rzym, rozpad Rzymu i wreszcie ustanowienie Królestwa Bożego. W ten sposób zostaje wyznaczona linia historii, do której odnoszone są potem kolejne proroctwa. Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym, podział Rzymu, Królestwo Boże.
Kolejne proroctwo jest zawarte w 7 rozdziale Księgi Daniela. Występuje w nim zasadniczo ta sama linia dziejów, to samo następstwo światowych mocarstw. Wszystko to podane z wielowiekowym wyprzedzeniem. Księga Daniela została napisana ponad 5 wieków przed narodzeniem Jezusa, a rozpad Rzymu nastąpił pod koniec V wieku naszej ery, czyli ponad 1000 lat później. Wydarzenia zostały opisane z wyprzedzeniem i jest to oczywisty cud, nadnaturalne zjawisko. Są tacy, którzy nie wierzą w nadprzyrodzoność proroctw, ale ich zarzuty są bardzo łatwe do odparcia. W 7 rozdziale zamiast metalowego posągu mamy dziwne zwierzęta, bestie. Najpierw pojawia się lew z orlimi skrzydłami. Babilon wcześniej symbolizowany przez złotą głowę. Potem Daniel widzi niedźwiedzia wyłaniającego się z wody, przechylonego na jedną stronę, mającego w paszczy 3 żebra. Odpowiada to srebrnym piersiom i ramionom, czyli Medo-Persji. Potem pojawia się czworogłowa pantera z 4 skrzydłami, korespondująca z biodrami z brązu, czyli Grecją. Zatrzymajmy się przy tej bestii, by przyjrzeć się trafności proroczych symboli. Po przedwczesnej śmierci Aleksandra Wielkiego w jego imperium zapanowało zamieszanie. Nie było nikogo dość charyzmatycznego, by przejąć panowanie po genialnym władcy. W końcu nie na darmo nazwano go Wielkim. Imperium zostało podzielone na 4 części między 4 wodzów. Kassandra, Lizymacha, Ptolomeusza i Seleukosa, którzy panowali odpowiednio na zachodzie, północy, południu i wschodzie. I oto w proroctwie Daniela pojawia się czterogłowa pantera. Co znaczą te 4 głowy? Oczywiście podział imperium na 4 helenistyczne królestwa. Potem widzimy potworną, krwiożerczą bestię. Daniel nawet nie wie, do czego ją porównać. Odpowiada on żelaznym nogom posągu. Ale potem zaczyna się coś fascynującego. Posąg ma stopy z żelaza i gliny, a na stopach 10 palców. Straszna rzymska bestia ma 10 rogów, jak żadne rzeczywiste zwierzę. Większość zwierząt ma po prostu 2 rogi, zatem w proroctwie mamy do czynienia z niezwykłą bestią. 10 rogów odpowiada 10 palcom i symbolizuje królestwa, które powstały wskutek rozpadu zachodniego Imperium Rzymskiego. Rzym nie został pokonany tak jak poprzednie imperia. Wcześniej Babilon został podbity przez Medo-Persję, którą podbiła Grecja, by zostać pokonaną przez Rzym. Ale Rzym nie został zastąpiony przez kolejne mocarstwo. Został podzielony. To właśnie zapowiada proroctwo z niesamowitą precyzją. Dlatego tak bardzo lubię mówić o biblijnych proroctwach. W tym miejscu zatrzymam się na chwilę, by odnieść się do często zadawanego pytania. Skąd wiadomo, kiedy została napisana Księga Daniela? Jeśli została napisana w 6 wieku przed naszą erą, to musi być natchniona, ale są ludzie, którzy kwestionują istnienie Boga i zjawisk nadprzyrodzonych, więc usiłują jakoś wyjaśnić proroctwa. Oczywiście dochodzą do wniosku, że zostały one napisane znacznie później. Jest to podstawowy argument krytyków Księgi Daniela. Jednak takie twierdzenie jest trudne do obrony. Przede wszystkim nie można przenieść powstania Księgi Daniela w czasy zbyt odległe od tradycyjnego datowania na 6 wiek przed naszą erą. A to z 2 powodów. Po pierwsze dlatego, że Jezus w Nowym Testamencie, który został zabrany pod koniec 1 wieku naszej ery, cytuje Księgę Daniela jako wcześniejsze, autorytatywne źródło. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus mówi: gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Jezus około 30 roku naszej ery cytuje Księgę Daniela jako autorytatywne źródło,
A Żydzi traktowali kanon świętych pism bardzo poważnie. Nie można było wcisnąć do kanonu jakiejś księgi czy wyrzucić z niego innej. Żydzi nie pozwoliliby na coś takiego, bo święte pisma były życiem i prawem ich narodu, spisanym słowem Boga. Tak więc Jezus w pierwszej połowie I wieku cytuje księgę Daniela jako wcześniejsze autorytatywne źródło. To znaczy, że księga ta, nawet według bardzo liberalnych standardów, nie mogła być napisana później niż 100 lat przed czasami Jezusa. Ale mamy także inny dowód. Zwoje odkryte nad Morzem Martwym w 1947 roku stanowią część starożytnej biblioteki zawierającej zdecydowaną większość pism starotestamentowych. Zbiór ten, datowany na drugi wiek przed naszą erą, zawiera także Księgę Daniela. Teraz zaczyna się najlepsze. Powiedzmy, że zagorzały sceptyk twierdzi: nie, Księga Daniela musiała zostać napisana po wydarzeniach, które opisuje. Nie mogła ich przewidzieć z taką trafnością. Przyjrzyjcie się jeszcze raz proroctwu. Babilon, Medopersja, Grecja. Spisanie proroctwa, Rzym, podział Rzymu. W proroctwie o posągu jest nawet mowa o tym, że niektórzy będą usiłowali scalić podzielone imperium, ale to się im nie uda. Nawet jeśli mielibyśmy przychylić się do twierdzeń sceptyków i przyjąć, że Księga Daniela została napisana w 200 roku przed naszą erą, nadal musimy wytłumaczyć pokonanie Grecji przez Rzym, co jeszcze było możliwe do przewidzenia, ale potem mamy ponad 600 lat do rozpadu Rzymu. Konia z rzędem temu, kto przewidziałby coś takiego. Ale sam rozpad imperium to jeszcze nic. Proroctwo mówi jeszcze o nieskutecznych dążeniach do zjednoczenia imperium. W zależności od tego, w którym wieku umieści się powstanie Księgi Daniela, pozostają co najmniej 3-4 wydarzenia do przewidzenia. Tak czy inaczej, Księga Daniela jest wyjątkowym potwierdzeniem zjawiska, jakim jest biblijne proroctwo. Nawet najbardziej zawzięci sceptycy mogą przesunąć proponowaną datę powstania Księgi Daniela najwyżej do około 200 roku przed naszą erą. Od tej daty wciąż pozostaje jednak dużo do przepowiedzenia. Przyznacie, że to niesamowita rzecz. Wróćmy do tego, co stało się z Kościołem. To było jedynie wtrącenie o tym, jak możemy być pewni, że proroctwa są realne i że nie jest to jakieś złudzenie. Czytałem zarówno krytyczne, jak i przychylne komentarze do Księgi Daniela. Zbadałem najlepsze argumenty za i przeciw. Nie ulega wątpliwości, że Księga Daniela broni się nawet przed wszelką krytyką, podobnie zresztą jak całe Pismo Święte. W proroctwie 7 rozdziału, posługującym się bestiami, pojawia się bardzo ciekawy element. Przeczytajmy kilka wersetów dotyczących małego rogu. Nie będziemy dogłębnie studiować tego zagadnienia, ale poruszymy je tylko w takim stopniu, w jakim jest nam potrzebne dzisiaj. Zacznę od wersetu 7. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne żelazne zęby. To nawiązanie do żelaznych nóg posągu. Pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało... co takiego? 10 rogów. Teraz uważajcie, co Daniel mówi w wersecie 8. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg i 3 spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa. I w wersecie 11. Potem na dźwięk zuchwałych słów, które wypowiadał róg, spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzucone do ognia na spalenie. Przeczytam wam jeszcze kilka wersetów dotyczących działalności tego małego rogu. Werset 20 i 21. I o 10 rogach na jego głowie i o innym rogu, który wyszedł i przed którym 3 z nich wypadły. O rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale i który wyglądał na większy niż inne. A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich.
Jeszcze trzy wersety od 23. Czwarta bestia to będzie czwarte królestwo ziemskie, niepodobne do wszystkich innych królestw. Pochłonie ono całą ziemię, rzuci wszystko pod swoje nogi i zmiażdży. A oto znaczenie dziesięciu rogów. Z królestwa owego wyjdzie z czasem dziesięciu władców. Innymi słowy, z Imperium Rzymskiego. To samo widzieliśmy w posągu. Nogi z żelaza przechodzą w stopy z żelaza i gliny, mające dziesięć palców. A po nich pojawi się jeszcze jeden, całkiem inny niż wszyscy pozostali. On to pokona trzech spośród reszty władców. Będzie też bluźnił Najwyższemu i uciskał świętych Najwyższego. Będzie również usiłował zmienić czasy i prawo, a święci zostaną wydani w jego ręce na czas, wiele czasów i pół czasu. Nawet gdybyście nie wiedzieli nic o tych symbolach, o siódmym rozdziale Księgi Daniela i o małym rogu, z tych wersetów wynika, że chodzi o coś bardzo złego. Cztery razy jest napisane, że będzie mówił zuchwale przeciwko Bogu. Będzie toczył wojny przeciwko ludowi Bożemu, a nawet próbował zmienić ustanowione przez Boga czasy i prawo. Nic dziwnego, że w Nowym Testamencie siła ta nazwana została przez Jana antychrystem. Paweł nazywa ją człowiekiem grzechu, a Jan w Apokalipsie po prostu bestią. Nie są to pochlebne słowa. Antychryst, bestia, człowiek grzechu i mały róg. Nie kojarzy się to dobrze. I nie bez przyczyny, jako że moc ta prowadzi wojnę przeciwko Bogu i jego ludowi. Mamy tu kilka ciekawych fotografii rzeźb na zabytkowym ratuszu w Norymberdze. Rzeźby te przedstawiają postaci i bestie. Kiedy uważnie się przyjrzymy, mamy tu postać Babilończyka, a za nim lwa z orlimi skrzydłami. Jest to bestia z siódmego rozdziału Księgi Daniela. Po drugiej stronie widzimy Persa i niedźwiedzia z trzema żebrami w paszczy, dokładnie jak w proroctwie. Nad drugimi drzwiami też mamy dwie postacie i dwie bestie. Po lewej stronie Grek, być może sam Aleksander Wielki, a za nim czterogłowa pantera. Próbowałem się dowiedzieć, kiedy wykonano te rzeźby i ustaliłem, że było to w XV lub XVI wieku. Możecie się przekonać, że nie wymyślam nic nowego. Taka interpretacja proroctwa Księgi Daniela była znana od wieków. Nic dziwnego, jest wręcz oczywista. Z pewnością była dobrze znana rzeźbiarzowi z Norymbergi wiele wieków temu. Po prawej stronie drugich drzwi mamy Rzymianina i dziwne zwierzę z głową przypominającą ananasa. Ale to nie ananas, to dziesięć rogów na głowie bestii. A jeśli dobrze się przyjrzycie, zobaczycie twarz na jednym z rogów. To właśnie jest obraz opisany przez Daniela. Straszna bestia z dziesięcioma rogami. Rzym podzielony na wiele królestw i mały róg, innego rodzaju królestwo, które stało się prześladowczą, bluźnierczą mocą panującą przez określony czas. W tym miejscu podsumujmy to, co siódmy i ósmy rozdział Księgi Daniela mówią o małym rogu. Nie będziemy czytać rozdziału ósmego, możecie przeczytać sami albo po prostu mi zaufać. Oto co proroctwo mówi o działaniach małego rogu. Będzie on prześladował Kościół świętych. Będzie bluźnił Bogu. Proroctwo wielokrotnie podkreśla jego zuchwalstwo. Będzie zamierzał zmienić czasy i prawo ustanowione przez Boga. W ósmym rozdziale mały róg prześladuje Kościół, wywyższa się, usiłując zająć miejsce Chrystusa. Atakuje arcykapłańską służbę Jezusa i rzuca prawdę na ziemię.
Z tego obrazu wynika, że jest to potęga o charakterze religijnym, a nie jedynie politycznym. Mając to tło z Księgi Daniela, przypomnijmy krótko to, czego się dowiedzieliśmy. Przechodzimy z Babilonu przez Medopersję i Grecję do Rzymu. Rzym uległ rozpadowi w 476 roku, a po jego rozpadzie powstały królestwa, które w większości istnieją do dziś i które nazywamy zachodnią Europą. Anglia, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Hiszpania, Portugalia. Te kraje wywodzą się z rozbitego Rzymu. Oczywiście Imperium sięgało dalej na wschód i południe, ale te części zostały opanowane przez islam. Jeśli wybierzecie się w podróż po krajach zachodniej Europy, znajdziecie w nich wiele dowodów ich rzymskiej przeszłości. Słowo Europa oznacza w języku greckim szerokie spojrzenie. To, co niegdyś było rozległą panoramą Imperium Rzymskiego, jest obecnie podzielone na liczne państwa. Ciekawe, że jednym z najważniejszych czynników, jakie odegrały rolę w rozpadzie Rzymu i rozwoju Europy, był Kościół Rzymski. Proroctwo staje się tu bardzo intrygujące, bo samolot zaczyna mieć trudności. Samolot wystartował i dobrze sobie radził w pierwszym i drugim wieku, ale w wieku trzecim i czwartym zaczął wpadać w poważne turbulencje. Niektóre z nich miały charakter prześladowań ze strony imperium. Kolejni cesarze uciekali się do prześladowania Kościoła. Jednak miało się okazać, że prześladowania były dla Kościoła małym problemem w porównaniu z tym, co miało nadejść. A tym, co miało nadejść, nie były jeszcze dotkliwsze prześladowania Kościoła przez Rzym, ale coś zupełnie przeciwnego. Tertulian, wczesny historyk Kościoła, napisał, że krew męczenników była ziarnem Kościoła. Kiedy okresowe prześladowania zbierały żniwo w postaci męczenników, paradoksalnie przyczyniało się to do popularyzacji chrześcijańskiej wiary. Kiedy chrześcijanie byli zabijani w Koloseum, paleni na stosach i torturowani, ich spokój, odwaga, godność i zaufanie do Chrystusa sprawiały, że byli wspaniałym świadectwem chrześcijańskiej wiary. Dzięki temu chrześcijaństwo się rozwijało. Stąd stwierdzenie Tertuliana, że gdzie zabijano jednego chrześcijanina, tam na jego miejsce przychodziło 10 nowych. Choć prześladowania były złe same w sobie, to jednak prześladowany Kościół stawał się silniejszy. Jednak w latach 24 wieku sytuacja zaczęła się zmieniać. W końcu nawet cesarz nawrócił się na chrześcijaństwo. Było to coś nieprzewidywalnego i niesłychanego. Władca Imperium Rzymskiego, który od 600 lat było światowym imperium, do tego pogańskim, gdzie czczono nie tylko bogów, ale nawet samego cesarza, miałby zostać chrześcijaninem? Musicie zrozumieć, jak niezwykłym wydarzeniem było nawrócenie Konstantyna. W II i III wieku większość Rzymian nadal postrzegała chrześcijan jako żydowską sektę, a Rzymianie nienawidzili Żydów. Uważali ich za prymitywnych, zacofanych, zabobonnych i dziwnych ludzi. Dlatego między Rzymianami i Żydami utrzymywała się wzajemna wrogość.
Tak więc dla Rzymian chrześcijanie byli takimi trochę innymi Żydami wierzącymi w Chrystusa, ale w gruncie rzeczy Żydami. Jednak w miarę rozwoju Kościół, choć wciąż rozwijał się w środowiskach żydowskich, to jednak w coraz większym stopniu składał się z nawróconych pogan i to głównie z niższych warstw społeczeństwa. W najlepszym razie chrześcijanie stanowili około 2 czy 3% ludności imperium, bardzo niewiele. Ale po nawróceniu Konstantyna stało się coś niezwykłego. W ciągu 20 lat od nawrócenia Konstantyna, w 312 roku odsetek chrześcijan z kilku procent wzrósł do ponad 60%. W ciągu 20 lat chrześcijanie stali się z mocno prześladowanej żydowskiej mniejszości politycznie aktywną i dominującą większością. W 2 dekady. Czy to wywarło istotny wpływ na Kościół? Oczywiście. Wpływ był nie tylko istotny, ale wręcz tragiczny. Problem polegał na tym, że pogańska rzymska tradycja w chrześcijańskim przebraniu napłynęła do Kościoła wraz z tymi nowymi chrześcijanami. Wielu historyków zauważa, że Kościół, który przetrwał prześladowania, nie był w stanie przetrwać popularności. Rzeczywiście, Kościół nie poradził sobie z popularnością. Niektórym wydawało się, że oto na ziemi nastało Królestwo Boże. Sam Konstantyn był przekonany, że Bóg powołał go, by zaprowadzić jedność w Kościele. Na to nałożyły się kolejne wydarzenia. W 330 roku Konstantyn przeniósł stolicę zachodniego Imperium Rzymskiego z Rzymu do Konstantynopola. Musiał przy tym zostawić kogoś, kto dopilnowałby spraw cesarstwa w Rzymie. Jeśli zwracacie uwagę na chronologię, od roku 330 pozostało niespełna 150 lat do 476, kiedy nastąpił koniec zachodniego Imperium Rzymskiego. Rzym zaczynał już odczuwać napięcia związane ze zbliżającym się rozpadem Imperium. Dlatego wielu historyków jest przekonanych, że nawrócenie Konstantyna nie było szczere. Było jedynie politycznym zabiegiem zmierzającym do nadania religijnej spójności, mającej utrzymać imperium w całości. Posłuchajcie, co stało się później, kiedy cesarz przeniósł stolicę do Konstantynopola. Pozostawił w Rzymie wakujące stanowisko władzy, które ostatecznie zajął biskup Rzymu. Od tej pory był już nie tylko przywódcą religijnym, ale stał się przywódcą religijno-politycznym, gdyż uzyskał władzę także w sprawach cywilnych. Doszło do próby sił między trzema głównymi nurtami chrześcijaństwa. Wschodnie chrześcijaństwo panowało w Jerozolimie i Antiochii. Południowe chrześcijaństwo rozwinęło się na północy Afryki i miało swoją stolicę w Aleksandrii, a Rzym reprezentował zachodnie chrześcijaństwo. W wyniku szeregu zdarzeń, o których nie mamy czasu teraz mówić, Rzym zaczął przeciągać linę na swoją stronę. Wraz z nawróceniem Konstantyna, rzymskie chrześcijaństwo uzyskało wreszcie przewagę i dominację. To, co stało się później, odzwierciedla zasadę wskazaną przez Lorda Ectona, o której mówiliśmy w jednym z poprzednich wykładów. Władza, skłonność sprawia ku zepsuciu, a co czyni absolutna władza? Psuje absolutnie. Oto nastąpił jeden z najbardziej niezwykłych zwrotów w historii. Nieprzyjacielem Kościoła stał się Kościół. Okazuje się, że antychrześcijańska potęga, ta, o której czytaliśmy te straszne rzeczy, zastanawiając się, kto to jest, co bluźni Bogu i prześladuje lud Boży, stała się Kościołem.
Czy można sobie wyobrazić większy przekręt? Instytucja, która przez całe średniowiecze mieniła się Kościołem chrześcijańskim, jest antychrystem. To ten Kościół zwalczał wszystkich, którzy ośmielili się sprzeciwiać zabobonowi i spoganizowaniu kościelnych doktryn. Kościół wystartował i wzniósł się w powietrze. Potem zaczęły się turbulencje, a z chwilą nawrócenia Konstantyna prawdziwe problemy. Tak wielu pogan napłynęło do kościoła wraz z pogańskimi poglądami, symbolami, ceremoniami i sposobem myślenia, iż kościół zaczął pikować w dół. Konstantyn przeniósł stolicę imperium, wytwarzając wakat władzy w Rzymie. Ktoś musiał przejąć stery. Ale posłuchajcie, co stało się potem. Jak wspomniałem, niespełna 150 lat później imperium się rozpadło. Co stało się najsilniejszym spoiwem zachodniej Europy po rozpadzie Imperium Rzymskiego? Co było jedynym czynnikiem trzymającym to wszystko w całości? Nie był to system władzy świeckiej, ale Kościół, religia. Ta religia zaczęła być nazywana Kościołem Rzymskim. Teraz to był Kościół, jednocześnie Rzym, starający się jakoś kierować tym, co pozostało po imperium. Problem w tym, że zamiast sięgać do Pisma Świętego i porównywać się z Bożym standardem prawdy, zachodnie chrześcijaństwo w poczuciu swojej władzy i prestiżu wbijało się w pychę, prześladowało dysydentów, szerzyło zabobony, umacniało tradycję i wywyższało człowieka, budując hierarchiczną strukturę. Ta struktura, złożona z księży, biskupów, arcybiskupów, kardynałów, prałatów i papieża, wywyższała ludzkie sposoby działania. Poglądy, ceremonie, reguły, świątynie i praktyki. A Biblia była stopniowo zagrzebywana coraz głębiej pod warstwami tradycji. Do tej sytuacji przyczyniał się fakt, iż bardzo niewielu ludzi potrafiło czytać, a księgi były bardzo drogie. Nie wynaleziono jeszcze druku, ani nawet internetu. Mało kto mógł sobie pozwolić, by kupić choćby jedną książkę w życiu. Tak więc większość ludzi była zdana na przedstawicieli kościoła, którzy z reguły byli ludźmi wykształconymi i przejęli funkcję nauczycieli ludu, dyktując innym, co mają myśleć i robić. W pewnym sensie nastąpił w kościele zanik klasy średniej. Podobnie jak w społeczeństwie średniowiecznej Europy. Kościół rozwarstwił się na rzekomych intelektualnych i duchowych bogaczy oraz intelektualną i duchową biedotę. Ta sytuacja doprowadziła do takich wypaczeń i zepsucia w Kościele, iż ludzie tacy jak Martin Luther zaczęli się domagać reformacji. Gdyby Luther był osamotniony w tym wołaniu o reformację, żadna reformacja nigdy by nie nastąpiła. Ale stało się coś niesamowitego tuż przedtem, jak Luther wystąpił ze swoim protestem w 1517 roku. Niemiec nazwiskiem Gutenberg wymyślił coś, co nazwał prasą drukarską. Był to niezwykły, opatrznościowy zbieg okoliczności. Cztery czynniki zbiegły się w czasie. Kościół był w rozkładzie, kiedy pojawił się człowiek, który miał przesłanie, a do tego otrzymał środek, by je rozgłosić. Wkrótce książki Marcina Lutra zaczęły spływać z prasy drukarskiej. Książki nagle stały się znacznie tańsze. Dostęp do informacji stał się łatwiejszy. Produktem tego wszystkiego było nie tylko odrodzenie się religijnej klasy średniej, ale także klasy średniej jako takiej. Tym, co przyczyniło się do odrodzenia klasy średniej, był dostęp do informacji. Nie można było dłużej utrzymywać ludzi w ciemnocie, by nie wiedzieli, co się dzieje. Książki stały się dostępne. Słyszeliście powiedzenie: wiedza jest potęgą?
Wykształcony człowiek potrafi samodzielnie myśleć i zaczyna dostrzegać niesprawiedliwość. Przestaje się zgadzać na to, na co nie powinien się zgadzać, a do tego sprzymierza się z innymi ludźmi, którzy myślą podobnie. Dlatego dyktatorzy nienawidzą klasy średniej. Chcą być rządzącą elitą i panować nad motłochem nie mającym dostępu do informacji. Kiedy tylko ludzie uzyskali dostęp do informacji, zaczęli protestować przeciwko nadużyciom elit. Tak narodziła się reformacja. Reformatorzy zaczęli się domagać zmian. Chcieli Kościoła funkcjonującego zgodnie z Pismem Świętym. Próbując odpowiedzieć na pytanie, co się stało z Kościołem, przyjrzeliśmy się proroctwom Księgi Daniela, ale w Nowym Testamencie także zawarte są proroctwa dotyczące tego zagadnienia. Jedno z nich znajduje się w drugim liście do Tesaloniczan. Paweł opisuje tam upadek Kościoła chrześcijańskiego. Werset trzeci. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten, dzień powtórnego przyjścia Chrystusa, nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo, czyli upadek, o którym mówimy, i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia. Synem zatracenia nazwał Jezus Judasza Iskariotę, który nie był zewnętrznym nieprzyjacielem Jezusa, ale podstępnym zdrajcą. Werset czwarty. Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem, lub tym, co odbiera cześć. Tak, że zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Kiedy Paweł mówi o świątyni Boga, zawsze ma na myśli Kościół. Niezwykłe proroctwo. Paweł nawiązuje tu wprost do proroctwa z Księgi Daniela. W pierwszym liście do Koryntian mówi, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? W innym miejscu zapytuje, jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Paweł nie odnosił tego wrażenia do budowli. Wiedział, że ziemska świątynia nie ma już żadnego znaczenia w planie zbawienia. Pisząc o świątyni Bożej, miał na myśli Kościół. Paweł zapowiada, że ta zła moc wejdzie do Kościoła, przejmie władzę i będzie usiłowała zająć miejsce Boga. Dokładnie to samo napisał Daniel o Małym Rogu, że będzie się wywyższał ponad Boga i wypowiadał zuchwałe słowa przeciwko Bogu. Ludzie w Kościele będą się spodziewali ataku antychrysta z zewnątrz, nie rozumiejąc, że mają do czynienia z podstępnym uzurpatorem, który działa wewnątrz, jak Judasz. Największy spisek w dziejach polega na tym, że zaciekły wróg Kościoła stał się częścią Kościoła. Do tej pory wszystkie kościoły na ziemi zachowują elementy tradycji, która przeniknęła do kościoła z pogaństwa w czasach Konstantyna. Jeśli wmawiasz sobie, że w twoim kościele jest inaczej, możemy się założyć. Z przyjemnością wykażę ci, jak dużo tradycji wciąż pozostaje w twoim kościele. Tak więc chodzi o to, by nie wmawiać sobie, że już osiągnęliśmy cel, ale z pasją nadal się rozwijać. Co się stało z luteranami, kalwinistami, metodystami i innymi? Uznali, że już wszystko osiągnęli. Jeśli uważasz, że twój kościół już niczego więcej nie potrzebuje, to nie będziesz szedł naprzód. Powinniśmy pamiętać, że wciąż mamy przed sobą rozwój. Musimy stale przybliżać się do biblijnego ideału, do tekstu Pisma Świętego i nie zadowalać się tym, co dotąd osiągnęliśmy. Jakbyśmy to my, jako jedyni na świecie, zrealizowali nasz cel. Wszyscy stoimy na ramionach olbrzymów. Luther, Calvin, Melanchthon, Wesley, Williams, Miller, Bates. Są jak stopnie, po których się wspinamy. Jeden reformator dotarł na pewien poziom. Kolejny stopień wyżej i tak dalej.
churches kind of coming out, sometimes slowly, sometimes just stopping. Każdy z kolejnych kościołów protestanckich miał w sobie resztki rzymskiego pogaństwa. Jednak proroctwo mówi, że Kościół, choć ulegnie deformacji, zostanie podniesiony z upadku. Samolot spadnie i rozbije się, ale historia nie skończy się na tym upadku. Po tej katastrofie Bóg odrodzi Kościół. Pierwotny Kościół został sformowany przez Chrystusa. Potem uległ deformacji. Przedstawiłem wam to bardzo pobieżnie. Jeśli chcecie przeczytać najlepszą książkę na ten temat, polecam wam książkę, która w znacznym stopniu przyczyniła się do mojego nawrócenia. Ze wszystkich dobrych książek ta jest naprawdę najlepsza. Nosi tytuł Wielki Bój. Opisuje znacznie bardziej szczegółowo to wszystko, o czym mówiliśmy dzisiaj. Kościół sformowany przez Chrystusa uległ tak głębokiej deformacji, iż reformatorzy zaczęli się domagać zmian. Kiedy porównali ówczesny Kościół z Biblią, zrozumieli, że zupełnie do niej nie przystaje. Dlatego domagali się reformacji. Problem w tym, że Kościół zaszedł w upadku tak daleko, że nie można go było zawrócić. Trzeba było zacząć budować Kościół od nowa. Biblia obiecuje, że w czasie ostatecznym powstanie Kościół nazwany resztą, który strzeże przykazań Bożych i trzyma się wierności Jezusa. Będą to ludzie, którzy nie zadowolą się formalną przynależnością do Kościoła, ale z pasją przyjmą biblijne przesłanie. Tacy ludzie wyjdą z kościołów nasyconych rzymskim pogaństwem i tradycją. Podążając za Biblią całym sercem. Moje przesłanie do was jest takie. Nie zadowalajcie się przynależnością do jakiegokolwiek kościoła, ale starajcie się poznać, co mówi Biblia i tego się trzymajcie.